Produkcja Studio Plac. Przyznanie się do swoich potrzeb wcale nie jest łatwe. Nie jest też proste bycie szczerym, autentycznym, prawdziwym. Ale warto stanąć za sobą, polubić się, zadbać o siebie. Miłość do samego siebie to podstawa, żeby być zdrowym, żeby dobrze żyć, żeby móc pokochać świat, siebie i obdarzyć miłością innych. Kasia Miller karmi nasze dusze słowami, a partner podcastu, marka kosmetyków FitSkin nakarmi nasze cery. O błędach. Kto błądzi, ten wygrywa. Najtrudniejsze błędy w mojej pracy? Hmm. To, że kogoś potraktowałam zbyt mało czujnie. Uważam, że jeżeli klient słyszy ode mnie tyle dobrych rzeczy, to czasem musi też usłyszeć coś, co go poruszy, na nawet zaboli. A niektóre osoby nie darowują mi tego. Na szczęście to się rzadko zdarza. Ale czasem tak, i wtedy się obrażają i przerywają terapię. Klienci zawsze mają prawo to zrobić, ale jak zrobią to w takim momencie, to bardzo mi szkoda. Bo dopiero z tego by się właśnie coś urodziło. Mówiąc coś trudnego, sporo ryzykuję. Wiem, że są tacy terapeuci, którzy nie mówią trudnych rzeczy tylko co to za terapia? Na pewno długo trwała. Kiedy zdarza się taka trudna sytuacja, wtedy myślę, nie jestem duchem świętym. Chociaż szkoda, że czegoś nie zauważyłam, może się pospieszyłam, jest mi przykro i żal. Ale jak mówią, nie wsiądziesz, nie pojedziesz. Jeśli ktoś mnie pyta, czy ja mam się związać z tym facetem, czy nie, bo nie chciałabym popełnić błędu. Odpowiadam. Nie masz szansy, ponieważ to, co bierzesz w tej chwili pod uwagę, to jest tylko kawałeczek czegoś, co widzisz. Na to, co się będzie działo pomiędzy Tobą a tym człowiekiem, nie wpływa tylko to, co jest w nim i w Tobie teraz, ale cały świat. Mnóstwo rzeczy może się zdarzyć. Dziś potrafię powiedzieć, że myliłam się w ocenie swoich ukochanych. To powszechne: młode dziewczyny zakochują się w łajdakach, ponieważ łajdacy potrafią kadzić wiedzą na co je złapać. One chcą dostać miłość, czuć się ważne, i jak słyszą te rozkoszne słowa, to idą za swoim marzeniem. Po latach mogą spokojnie powiedzieć: To był błąd. Tylko, że nie można było postąpić inaczej, ponieważ wtedy właśnie tego potrzebowały. Dla młodych ludzi ważne jest szaleństwo, rodzaj pewnej nieprzytomności. No i ten facet, który był taki ekstra. Kiedy właśnie mieliśmy 20 lat. Przy pięćdziesiątce okaże się nie do wytrzymania. Czy to są błędy? No, są i nie są. Gdy moja klientka mówi, Jaka ja byłam głupia, że wtedy tego nie wiedziałam, odpowiadam: Jak się tak będziesz traktować, to nigdy nie będziesz zadowolona. Ten rodzaj myślenia jest objawem nielubienia siebie samej i poczucia niskiej wartości. Lepiej by było sobie ciepło i serdecznie powiedzieć: dziewczyno, byłaś naiwna, bo byłaś jeszcze nieprzygotowana i brałaś fałszywą monetę za dobrą. Nie dlatego, że byłaś głupia, tylko dlatego, że bardzo chciałaś być szczęśliwa. Jeśli sobie nie darujesz, to co zostanie z Twojej historii życia? Popioły? Przecież coś przeżyłaś i to ma swoją wartość. Myślę o długich związkach. Ludzie są ze sobą na przykład 18 lat i ktoś narzeka: Te ostatnie lata to groza, nie udało mi się małżeństwo. Zaraz, przecież to znaczy, że 15 lat się udało to jest prawdziwy sukces. Ale jeśli wygląda na to, że nie uda się wrócić do tamtych pierwszych lat, to nie przedłużajmy tego wahania, podziękujmy sobie. Bo lepiej sobie dziękować, a nie się handryczyć i nie znosić. To dopiero jest błąd. Taki rodzaj roszczenia zarówno do siebie, jak i do świata, że wszystko ma być zawsze udane. To niemożliwe, ponieważ istota świata i życia polega na zmianie, na ruchu. Wszystko przemija. W ogrodzie kwiaty są tylko parę miesięcy, a ludzie chcą, żeby róża kwitła zawsze. Błędem jest trwać w błędzie, w tym, co już jest dla nas niedobre. Jeść niesmaczne, zepsute jedzenie, utrzymywać iluzję, że coś trwa, choć się już skończyło. Niezgoda na przemijanie też jest błędem, ponieważ zatrzymujemy coś, czego nie ma już energii. Będąc w kontakcie ze sobą i z realnością możemy zaczynać na nowo. Odradzać się zamiast patrzeć do tyłu i się nie rozwijać. Boimy się swoich błędów. Tak się nas wychowuje w iluzji doskonałości i w iluzji, że jak sobie ułożysz życie, to już je masz. No nie przez jakiś czas masz je ułożone. Ale potem musisz zobaczyć, czy ono nie zaczęło cię uwierać. Nawet jak zbudujesz najbardziej solidny dom, to i tak musisz o niego nadal dbać, bo a to dachówka się obluzuje, a to zaleje piwnicę. Podobnie trzeba wysprzątać siebie co jakiś czas, zdać sobie sprawę, że pewne wartości okazały się prawdziwe, a inne pozorne. Więc niektórych rzeczy już w ogóle nie chcesz, a inne już masz i nie musisz się o nie dobijać. Przechodzenie przez kolejne etapy, kiedy to w inny sposób siebie mebluję i urządzam kolejne przestrzenie życia, to jest cholerna radość. Moim zdaniem, kto robi błędy, ten wygrywa. Można by pomyśleć, że w terapii zajmuje się błędami swoich klientów. A ja się zajmuję torowaniem ich myśli w inną stronę. Właśnie, żeby nie katowali się za błędy, między innymi, żeby nie mieli siebie za nieudanych. Moją podstawą myślenia o ludziach jest coś takiego: Chcę, żeby ci było lepiej. Ty też tego chcesz, czujesz, że czegoś nie dotknęłaś, zrobiłaś coś nie tak, jak chcesz. Zajmij się więc tym dla samej siebie. I jeszcze takie fajne zdanie, którego Wojtek Eichelberger użył w tytule książki: Pomóż sobie, daj światu odetchnąć. Jak będziesz szczęśliwa, będziesz uszczęśliwiać świat wokół siebie, bo przestaniesz się czepiać, marudzić, mieć pretensje. Zaczniesz pogodniej żyć i dzielić się z innymi, a to, czego masz za dużo, będziesz rozdawać. Bo jak człowiek ma poczucie, że czegoś nie ma, to za nic nie da innym. Dlatego w Polsce ludzie sobie bardzo często dokuczają, a nie mówią miłych rzeczy. Mój główny przekaz to jest. Jesteście w porządku. Nie ma błędów. Owszem, są działania, które dzisiaj przyniosą nam sukces, a jutro może rodzaj jakiejś przegranej, ale to nie znaczy, że mamy przestać być sobą. Więcej inspirujących tekstów znajdziesz w magazynie Zwierciadło i na zwierciadło.pl. Kasia Miller karmi nasze dusze słowami, a partner podcastu, marka kosmetyków Fitskin, Skin, nakarmi nasze cery. Produkcja Studio Plac.